On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there, beware of that boy. Cześć, witamy was w kolejnej części podcastu o Milwaukee Bucks. Słyszymy się już po pierwszej rundzie, na dzień przed drugą. Witam się z wami Adam Michalik i Wojtek Kowalik. Zapraszamy na króciutkie podsumowanie tej pierwszej rundy, na nasze wróżenie ze szklanej kuli na temat drugiej, no i w dalszej perspektywie na już dalszą część playoffów. Zapraszamy. Sterling Brown, czyli człowiek, który na początku sezonu w ogóle nie łapał się do, nawet nie do pierwszego składu, ale nawet do tych pierwszych 4-5 zawodników wchodzących z ławki, to nagle w playoffach wychodzi w podstawowym składzie, przez 4 mecze zagrał 103 minuty. Brogdon pewnie wróci. Nie wiadomo, czy na pierwszy mecz, znaczy nie, na pierwszy mecz, na trzeci czy na czwarty, ale no fajne wsparcie. No ale to też w zasadzie, wiesz co, tylko można na tym temat tej pierwszej rundy w wykonaniu Bucks zakończyć, że no, mogli sobie pozwolić na granie dużo mniejszych minut pierwszej piątki i dać trochę więcej czasu innym zawodnikom. Tak, no Pat Connaughton 111 minut, George Hill 92. Generalnie jak porównasz na przykład Milwaukee, gdzie maksymalnie tam niecałe 120 minut na 4 mecze ma rozegrane chyba Brook Lopez i Chris Middleton, z Bostonem, gdzie Kyrie i Tatum podchodzą pod 150, no to może to nie jest jakaś kolosalna różnica, ale to było nie było jest pół godziny rozegrane mniej. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Milwaukee w sumie, wiesz, mieli do wykonania zadanie w tej pierwszej rundzie i co mieli zrobić, to zrobili. Natomiast to co wcześniej mówiłeś, no ciężko się momentami to Boston z Indianą oglądało. No i tam potrzebne było jednak momentami, wiesz, do Indiana trochę też słabo, a i tak była blisko i tam kilka razy stracha, można powiedzieć, że napędziła. No tak, generalnie gdyby w tych meczach, nie wiem, powiedzmy tych pierwszych dwóch, Indiana nie miała tych momentów, to już nawet nie był przestój, to było jakieś załamanie punktowe, gdzie tam mieli kwartę na kilka czy kilkanaście punktów, to ja myślę, że oni mogliby jeden czy mecze urwać. I teraz pytanie, czy to była sama zasługa tego, że Boston spiął dosyć mocno swoją obronę i tak na dobrą sprawę wiedzieli, że muszą zatrzymać Bogdanowicza i go zatrzymali. Czy to była kwestia tego, że generalnie Indiana poza tym Bogdanowiczem nie miała za bardzo pomysłu, no, kim te punkty zdobywać? No nie mieli, bo tam było widać momentami, że po prostu było bardziej chyba myślenie o tym, żeby tą serię dograć do końca i taki nawet, wiesz, taki język ciała z graczy Indiany to był, że nie mamy szans. No widać po nich było raczej rezygnację. Tak ja momentami takie wrażenie odnosiłem, że wiemy, że sobie nie poradzimy. Ja trochę przeceniłem, szczerze mówiąc, bo myślałem, że tam będzie jednak więcej krwi napsują Bostonowi. Wystarczyło kilka momentów spięcia i jakiejś tam, wiesz, koncentracji ze strony Celtics. I to wystarczyło tak naprawdę na Indianę, ale Boston wcale dobrze nie wyglądał. No ja tu jestem dosyć spokojny, szczerze mówiąc, przed tą rywalizacją z Bostonem w drugiej rundzie. Naprawdę no, w sezonie zasadniczym mieliśmy 3 mecze, 2-1 dla Bucks. Pierwsza porażka w sezonie, co prawda, ze strony Celtów na konto Milwaukee. No ale 2 mecze wygrane i tak w sumie wnioski po tej pierwszej rundzie można wyciągnąć takie, że Milwaukee są bardzo skoncentrowani, wiedzą jaki jest cel, chcą wykorzystać ten moment, który teraz mają, że wszystko świetnie idzie i wiedzą, że mają mocną ekipę, no i to jest ten czas. Tak, chociaż wiesz, ja po tej serii Detroit, znaczy oczywiście jestem optymistą jak najbardziej, natomiast trzeba Detroit oddać, że pomimo tego, że byli no, dramatycznie osłabieni, bo nie mieć Blake'a Griffina, albo mieć go, no nieładnie mówiąc, na ćwierć gwizdka i dalej w 2 meczach przynajmniej iść jak prawie równy z równym, powiedzmy przez tą pierwszą i drugą kwartę, no to też jest jakiś wyczyn. Natomiast no Milwaukee te 2 razy wrzuciło w 5. bieg, czy w 3. kwarcie, czy w 4. No i te mecze dosyć bezpiecznie były dowiezione. Tak jak mówisz, myślę, że bardzo dobrze widać to, że oni wiedzą, co mają robić. Bardzo mi się podoba ten rozkład minut, bardzo fajnie to wygląda, że no nie jest to gra, nie wiem, 7 zawodnikami, bo myślę, że może Celtowie może nie są jacyś wycieńczeni, no bo było nie było, to jest dopiero druga runda, ale wiesz, jeśli będzie jakaś taka czwarta kwarta, gdzie wszyscy będą już lekko zajechani, to choćby te dodatkowe 30 minut z pierwszej rundy może mieć znaczenie. Natomiast co do tych meczów, które były w sezonie zasadniczym, to
Ja mam taką jedną obserwację i taki jeden, może nie przewagę Celtów, co taki czynnik, który może albo zagrać mocno na plus, albo niekoniecznie może dać im jakąś przewagę, to jest według mnie Al Horford, który, wiesz, no w odróżnieniu od Drummonda, który no momentami był nawet chyba ośmieszany, on po pierwsze umie spowolnić Janisa, nie zawsze sam, ale umie, a po drugie to jest taki typ centra, który w razie czego będzie miał na tyle, znaczy będzie na tyle mobilny, żeby zrobić ten krok czy dwa w stronę rzucającego z załuku Lopeza. I jeszcze z drugiej strony, bo teraz mówię o obronie, ale w ataku, gdzie Bucks jednak przez cały sezon troszeczkę odpuszczali rzuty za trzy, a bardziej się skupiali na pomalowanym, no to jest jednak center, który ma trójkę. Może on nie rzuca tych trójek jakoś bardzo dużo, natomiast no, myślę, że on może dostać od Brada Stevensa takie lekkie wskazówki, żeby te trójki rzucać. Wiesz, on w pierwszym meczu z Bucks zrobił chyba swój trójek. 4 na 11. No właśnie, 11 oddanych, więc wiesz, to było... Myślę, że to nie był przypadek, że on nie oddał 11 rzutów. Tak, to był tym pierwszym wygranym, w którym było 2 na 6, w którym grał. Tak, no wiesz co, ja w pierwszym meczu to się nie spodziewam w ogóle jakiejś zmiany filozofii, taktyki i grania, no bo Milwaukee są najlepszą drużyną w sezonie zasadniczym, przeszli gładko przez tą pierwszą rundę. Po to konsekwentnie było grane coś przez cały ten sezon zasadniczy, żeby kontynuować to. Bo skoro to przynosiło do tej pory efekt, no to nie spodziewam się, żeby nagle tutaj była jakaś tajna broń gdzieś szykowana, tylko wydaje mi się, że oni będą grali to, co do tej pory przynosiło skutek, czyli jeżeli chodzi o obronę, no to pewnie jak będzie pick and roll Kyriego z Horfordem, to Lopez dalej będzie, wiesz, robił dwa kroki do tyłu i będzie Horford zostawał pewnie na uwodzie. Czy on będzie w stanie rozstrzelać trójkami? Kurczę, nie wiem. No, wiesz co, ma niezłą całkiem skuteczność, jeżeli chodzi o rzuty za trzy. To jest dobry zawodnik, no ale ty, jeżeli, wiesz, zabierasz piłkę z rąk Kyriego i zamiast skupiać się na tym, co będzie robił Kyrie, będziesz, wiesz, czekał na rzuty ala Horforda, to myślę, że jest to lepsze rozwiązanie, no bo jednak ofensywnie Kyrie jest dużo lepszym zawodnikiem niż ala Horford. Wiesz, ja też myślę, że generalnie jeśli Boston miałby tą serię wygrać, to chyba przede wszystkim mógłby ją wygrać obroną. Bo to, jak się kończy pójście na taki przysłowiowy łomot w ataku versus Bucks, to już wyszło Filadelfii niekoniecznie na dobrze w tym ostatnim meczu. I myślę, że takie, że tu nie będzie, wiesz, znaczy przynajmniej Boston będzie chciał gdzieś tam zmienić tego, czego się trzymali z Indianą, czyli to będą mecze gdzieś w takim tempie na te 100 kilka punktów. Przynajmniej zakładam, że oni by bardzo tego chcieli. Natomiast wiesz, ja też się natknąłem na parę opinii, że wiecie, w poprzednich playoffach było tak, tak i tak i na przykład Janisowi bardzo mocno życie trudniał Semi Ojeleye. No szczerze mówiąc, w tym sezonie jak patrzę na Janisa, no to nie wiem, czy to będzie takie proste, żeby jeden obrońca mógł naprawdę go trzymać. Zatrzymać się go na pewno da i spowolnić się go na pewno da, co pokazało na przykład w tym sezonie Oklahoma, natomiast tam była robota kilku gości naraz. Czy Boston jest do tego zdolny? Myślę, że jest. Ludzi na pewno mają, którzy potrafią, tak jak mówię, może nie zatrzymać, ale spowolnić Janisa. Natomiast no, ja po cichu liczę, że tak jak Celtics zrobią pewne usprawnienia i ustawienia konkretnie pod Bucks, tak i Bucks będą umieli, że tak powiem, pewnie w jakiś sposób swoją grę dostosować, bo troszeczkę inaczej są rozłożone siły w tym roku niż były rozłożone w poprzednim, jeśli chodzi o ten pojedynek. Ja bym w ogóle tej serii w ubiegłym roku nie brał pod uwagę, no bo to jednak jest inna drużyna z wielu względów, nawet pomimo tego, że część zawodników, która grała w poprzednim roku w playoffach, dalej jest w składzie Bucks, to jednak no, tam w tym ostatnim meczu z Bostonem, no to Tyler Zeller grał ton, Jabari Parker, znaczące minuty. Tych zawodników nie ma, nawet to, że niby Rozier dalej siedzi w głowie Erika Bledsoe, też bym tego nie brał pod uwagę, bo tak jak mówię, to jest inny trener, inny w ogóle widać, że jest klimat w drużynie, jest dużo więcej zwycięstw w tym sezonie na koncie Milwaukee, a ja myślę, że oni mają zupełnie inne podejście już w tym roku niż w poprzednim i podchodzą przede wszystkim w roli faworyta i to dosyć znaczącego w oczach przynajmniej bukmacherów z tego, co można zauważyć po kursach. Ale wiesz, ja myślę, że sam Bledsoe, że tam ktoś siedział w głowie, pewnie siedział. Natomiast to w zeszłym sezonie był zupełnie inny koszyk niż teraz. I pomimo tego, że, co zresztą też wyszło w jednej z dyskusji na Facebooku, ktoś mi wytknął, że Bledsoe w tych meczach z Bostonem wyglądał niezbyt ciekawie, to on teraz no na pewno będzie bardzo upierdliwy w obronie. I to widać i to poczuł na własnej skórze choćby Harden, że Bledsoe, kiedy się zepnie, naprawdę umie utrudnić życie graczowi obwodowemu. Natomiast z jednej strony, tak jak mówisz, to jest inna drużyna. Mowa o Bucks, bo akurat skład Celtics jakoś znacząco się
w tym względzie nie zmienił. Oczywiście doszedł Kyrie. Gordon Hayward, który w tej serii z Indianą też miał swoje momenty. Natomiast no Bucks się zmienili nie do poznania. I to pomimo tego, że ten trzon drużyny jednak jest ten sam, który był. No to tak jak mówisz, inny styl grania, inna filozofia grania, trochę inna mentalność na pewno, bo oni mają teraz coś takiego, że widać po nich pewną pewność siebie. A w tej poprzedniej serii to wszystko było trochę na zasadzie, że a nóż się uda, a może jakiś kosmiczny mecz zaliczy Chris Middleton i zaliczał. Natomiast no to wystarczyło na 3 mecze. No ciekaw jestem, jak teraz będzie wyglądał na przykład Terry Rozier, bo on na razie w tej serii z Indianą no jakoś bardzo dużo minut nie zagrał, ale też swoje robił, trzeba mu oddać. Można powiedzieć, że w tej serii, szczerze mówiąc, chyba żaden wynik nie zaskoczy tak naprawdę, poza sweepem chyba w jedną czy w drugą stronę. Ja osobiście obstawiam 4-1 dla Milwaukee, nie wiem, jakie ty masz tutaj podejście. No ja się troszeczkę wahałem między 4-1 a 4-2 dla Milwaukee i myślę, że to jest w miarę rozsądny wynik, natomiast no wygrana Bostonu no pewnie by mnie zdziwiła, natomiast nie byłby to dla mnie jakiś absolutny szok, bo Boston, jeśli chodzi o taki potencjał czysto ludzki, jest strasznie wysoko i też przypomnij sobie, że my na początku sezonu obstawialiśmy ich naprawdę na szczycie konferencji i oni może zdążyli się przez ten regular season troszeczkę schować i trochę wyjść z roli tych faworytów. Natomiast oni mają ludzi, oni mają trenera, oni też są drużyną, która w playoffach no, umie się zmobilizować. Natomiast tak czy inaczej, oczywiście gdzieś no, bliżej mi do Bucks, będę ściskał kciuki za to, żeby to właśnie koziołki wygrały. Sweepu się nie spodziewam absolutnie. To wtedy bym naprawdę zrobił bardzo duże oczy, bo no, nie wierzę, żeby choćby myślą trenerską i pewnymi umiejętnościami poszczególnych zawodników Celtics nie byli w stanie wyrwać minimum jednego meczu u siebie, więc tutaj pełna zgoda, że sweepu nie będzie. Natomiast jeśli Boston miałby to wygrać, to myślę, że też nie wiem, w 4 czy 5 meczach. No tak, no to wtedy myślę, że tak najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeżeli wygra na Bostonu, no to chyba 4-2. 4-2 albo znowu 7. Albo znowu 7, tak, no to też może być seria 7-meczowa jak najbardziej. Bardzo jestem ciekaw tego pierwszego meczu, bo to będzie dobry wyznacznik do tego, co jakby... jak to się potoczy dalej, bo Boston ma dosyć dużo na szali, bo tam niepewna jest przyszłość Kyriego Irvinga. No i różnie może być. No i też te wszystkie doniesienia, które w trakcie sezonu docierały, że tam jest trochę wskazywanie palcami winnych nawzajem ci zawodnicy. Gdzieś tam każdy uważał, że on powinien grać więcej i mieć większą odpowiedzialność na siebie, jak Jaylen Brown, jak Jason Tatum. No i wiesz, jak tam coś pójdzie nie tak, to może być w pewnym momencie właśnie wiesz, wzajemne oskarżenia i tam były zastrzeżenia co do chemii w zespole, więc tam już wysoka porażka w pierwszym meczu, no może to potem też rzutować na resztę tych spotkań. I nie wiem, czy oni będą się w stanie tak wiesz, zresetować i odciąć od tego i powiedzieć, że każdy mecz traktujemy osobno, czy to nie będzie miało wpływu. No, tak samo myślę, że duży wpływ też będzie miał brak Markusa Smarta. To jest duże osłabienie, bo Smart raczej na tą serię nie wróci, natomiast Bucks można się spodziewać, że w którymś momencie wróci Brogdon, jeżeli będą pierwsze 2 mecze wygrane. Być tak, że nawet on nie będzie potrzebny, żeby go na siłę gdzieś tam forsować i być może będzie taka sytuacja, że Bucks będą mogli poczekać, aż wróci do pełni sił. Wiesz, ja myślę, że Bucks są w o tyle komfortowej sytuacji, że no mają kim grać na obwodzie. I może to, wiesz, czy Pat Connaughton, czy Sterling Brown to nie są gracze pokroju Brogdona, niemniej jednak oni swoje zrobią. No Connaughton tą końcówkę sezonu regularnego i miał naprawdę świetną. Sterling Brown to jest gość, o którym parę razy już wspominaliśmy. To jest człowiek, który na początku w ogóle nie zdejmował dresów w meczach, natomiast no, nieraz występował w pierwszej trójce, wiesz. No, czy Connaughton, czy Sterling Brown mieli średnio powyżej 25 minut zagranych w tej pierwszej rundzie. Sterling Brown zresztą zaczynał wszystkie 4 mecze. No i wiesz, jak popatrzysz, nie wiem, no na skuteczności, to nagle się okazuje, że Sterling Brown miał ponad 50% rzutów za 3. Co prawda zdobywał średnio 8,3 punktu, ale no... tak czy tak, wiesz, swoje dorzuci. Więc myślę, że akurat w tym momencie ta nieobecność Brogdona to nie jest jeszcze dramat. Wiesz, też ciężko zgadywać i ciężko oczekiwać, w jakiej on wróci kondycji.
i czy on nie będzie musiał zagrać meczu czy dwóch, żeby nieładnie mówiąc troszeczkę rdzy z siebie strzepnąć. No, Milwaukee już teraz na tą chwilę z tą kadrą, którą ma, jest mocne. Jeśli wróci Brogdon, tym bardziej będą mogli jakieś usprawnienia w ustawieniach robić. A co jeszcze bardziej przyjemne, no Brogdon to jest jeden z tych graczy, któremu rzadko drży ręka w jakichś takich naprawdę bardzo stykowych sytuacjach pod koniec kwarty czy pod koniec meczu. Oby to nie było potrzebne jeszcze w tej serii, ale lepiej mieć Brogdona niż go nie mieć. No ciekawe, zobaczymy na który mecz on będzie gotowy. Wiem, że te dwa pierwsze na pewno opuści. Ja obstawiam jednak dwa pierwsze mecze, że będą wygrane. Wydaje mi się, że dosyć wyraźnie u siebie Milwaukee powinni wygrać. No, zobaczymy, co Brad Stevens przygotuje na Budenholzera. To, co też mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że Bud nie będzie, przynajmniej w pierwszym meczu, nic specjalnie zmieniał, tylko oni będą grali dalej to samo. I w zależności od tego, jak w tym meczu pójdzie, no to wtedy ewentualnie będą jakieś tam wprowadzane udoskonalenia. Natomiast Stevens pewnie już wie, czego się spodziewać i coś tam specjalnego przygotuje. Tylko czy to wypali, zobaczymy. Ja muszę ci powiedzieć, że powstał w mojej głowie taki troszeczkę niecny plan, bo z jednej strony, tak jak mówiłem, dla mnie takim czynnikiem, który może zadecydować o tym, czy Celtics coś ugrają, to będzie być może to, jak będzie bronił Al Horford. Ja się zastanawiam, czy na przykład nie używałbym Brooka Lopeza w takich minutach, żeby on troszeczkę bardziej trafiał ze swoją obecnością na boisku i ze swoimi minutami Warona Bainesa. Bo to, jak może wyglądać Brook Lopez na tle takiego niezbyt mobilnego centra, no to pokazała seria z Detroit. Znaczy, tak na dobrą sprawę, to na tle Drummonda wszyscy wyglądali dobrze, bo on w pewnym momencie bardziej już się chyba frustrował niż grał. Wiesz, ja widzę tutaj takie miejsce do pewnych zmian. Jeśli się okaże, że tak jak mówię, no z jednej strony Horford jest w stanie troszeczkę uprzykrzyć życie Janisowi i jednocześnie w razie czego podbiec do Lopeza, a z drugiej strony Lopez jest na tyle głęboko, że broniąc do tego Horforda nie nadąża, to ja bym zrobił taką podmianę czy na Miroticza, czy na DJ'a Wilsona, czy nawet na Iliasowe. I wtedy pobawił się troszeczkę w zmiany krycia. Tak, zakładając na przykład 35 minut, no to wiesz, to jednak tutaj ciężko będzie tak, wiesz, cały czas gdzieś unikać tego zestawienia i... Znaczy cały czas to się absolutnie nie da, bo to no wiadomo, jakich mamy starterów, prawda? Natomiast no widziałbym tu jakieś małe pole do manewru. No pewnie tak, pewnie tutaj różne kombinacje będą. Ja myślę, że to jest trochę też mocno demonizowane. Ja zresztą sam na początku sezonu tak myślałem, że Brook Lopez przez Reala Horforda to w ogóle no, nie będzie w stanie utrzymać się na parkiecie dłużej niż, nie wiem, 15 czy 20 minut, nie będzie sensu grania nim. Ja kilka razy w tym sezonie pokazał, że jednak jak jest nawet zmiana krycia i było przekazanie i on zostawał, nie schodził tak głęboko pod kosz, tylko jednak była potrzeba, żeby przejął krycie, to ja jakbyś w miarę sobie radził, nie było takiej tragedii. Okej, może on w obronie trochę odstawać i dostawać po tyłku, no ale znowu już w ataku też trzeba wziąć pod uwagę, ile on daje zespołowi i czy tutaj będzie na plus czy na minus, no to zobaczymy. Jasne, wiesz, było widać szczególnie w tych dwóch wygranych meczach z Celtics, co się dzieje, kiedy obrona musi uważać na czterech gości z Bucks, którzy są rozstawieni po obwodzie. Tam Janis wchodził czasem między dwóch, czasem nawet między trzech obrońców, natomiast to byli tacy obrońcy, którzy no nieładnie mówiąc musieli robić zeza rozbieżnego i zerkać cały czas na to, czy za chwilę piłka nie poleci gdzieś za łuk do, nie wiem, czy Chrisa Middletona, czy Brooka Lopeza, którzy czekali tylko na to, żeby rzucić trójkę. Tak na dobrą sprawę to od tego, jak będzie wyglądała obrona Celtics, myślę, że zależy to, jak będzie wyglądała cała ta seria. Znaczy, bo tu dużo, dużo pytań, dużo jest takich zestawień, które no, są, można powiedzieć, w pewnym sensie niewiadomą, bo no, na pewno kilku zawodników będzie rzuconych przeciwko Janisowi. Oni tam pewnie mocno dosyć będą rotować. Ja jestem kilku właśnie z takich zestawień personalnych bardzo ciekaw. Jak będą pick and roll, jak na przykład Bledsoe Middleton i przekazanie krycia na przykład Middleton na Kyriego. Jak to będzie wyglądało, bo przypuszczam, że też kilka razy będzie coś takiego próbowane, będą Bucks próbowali grać. No myślę, że kluczem też będzie trochę zmęczenie Kyriego w obronie, żeby w ataku, no wiadomo, wiem jaki to jest potencjał ofensywny, jeżeli chodzi o Kyriego. Jeżeli na przykład miałaby być końcówka meczu, która jest wyrównana,
Wiadomo, że będzie akcja ustawiona raczej na 90%, jestem przekonany, że będzie pod Kyriego wtedy akcja ustawiona. No jeżeli on będzie miał jednak już trochę w nogach i tego ganiania, czy tam po zasłonach przepychania się i trochę też pracy poświęconej w obronie, no to też na pewno będzie to trochę rzutowało na jego formę w końcówce. Chociaż tutaj no, zagrożenie z jego strony na pewno bardzo duże, bo ja jestem wielkim fanem gry ofensywnej Kyriego i bardzo fajnie się to ogląda, chociaż on czasami trochę chyba za dużo bierze na siebie, mógłby się trochę podzielić odpowiedzialnością z kolegami z drużyny. No ale wiesz, no z drugiej strony, jeśli masz takiego zawodnika, to w tych kluczowych momentach aż żal zabierać mu piłkę. Nie, no ja mówię, chodzi bardziej, wiesz, no w końcu sceny nie wyobrażam sobie, że w tym momencie była akcja na przykład ustawiona pod Jaylena Browna. Skoro masz Kyriego na parkiecie, tylko chodzi mi o to, że wcześniej po prostu w trakcie meczu czasami Kyrie bierze całą grę na siebie i to mi to wychodzi, w większości przypadków wychodzi, no ale czasami też jednak trochę więcej zagrać z drużyną. No ale mówię, tak, przy takim potencjale ofensywnym nie ma się też co dziwić, że on tyle robi dla Celtów. Jasne. A powiedz mi, bo no, tą pierwszą rundę Bucks zagrali no, tak na dobrą sprawę 9 zawodnikami, no nawet 10-11 jakbyśmy się uparli, bo tam DJ Wilson czy Tim Frazier to jakichś wielkich minut nie zagrali, ale już taki Iliasowa czy Mirotić swój czas mieli. Powiedz mi, czy spodziewasz się, że ten skład troszeczkę się zawęży, czy to nadal tak będzie wyglądać? No tak, wiesz, to myślę, że zdecydowanie się zawęży, bo no, średnio, jeżeli chodzi o minuty na mecz, no to nikt nie przekroczył 30. Dokładnie. Tam najwięcej chyba miał, pod 30 podchodzili chyba Middleton i Brook, 28 Janis miał. Więc no masz tutaj duży jeszcze zapas, no bo tak naprawdę Janis grać średnio 28 minut, jeżeli będzie potrzeba, może grać 40. I masz zawodnika, który był oszczędzany przez cały sezon. To, o co mówiliśmy też w rozmowach o MVP, ja oglądałem Houston z Utah, no i momentami Harden już wyglądał na mocno spompowanego. Były takie momenty, że gdzieś to tak wyglądało, że on ma już te trudy sezonu i ciągnięcie drużyny w nogach i odczuwa to. Natomiast jeżeli chodzi o Janisa, to wydaje mi się, że to jest jeszcze duży margines do wykorzystania, jeżeli chodzi o jego czas gry, całej pierwszej piątki tak naprawdę, patrząc na tą pierwszą rundę. Ja się też spotkałem z takimi głosami, że szkoda, że Milwaukee nie mieli jakiegoś wyzwania w pierwszej rundzie i uważam, że bardzo fajnie trafili. No, najlepsza drużyna w playoffach po sezonie zasadniczym trafiła na najsłabszą drużynę, czyli no, tak jak według wszelkich prawideł powinno być. Gładko przeszli przez tą pierwszą rundę, po innych drużynach widać, że jeszcze nie wszyscy gdzieś weszli mentalnie na fazę playoff i też te teoretycznie wydawałoby się łatwe zestawienia dla typu właśnie, mówię o Golden State Clippers, gdzie chyba wszyscy obstawiali tutaj gładkie 4-0 dla Golden State. Widać, że jeszcze właśnie mentalnie nie wszystkie drużyny są w playoffach, natomiast no, Milwaukee od początku weszli, wykonali swoją robotę w tej pierwszej rundzie. Teraz myślę, że są bardzo też bojowo nastawieni przed meczem z Bostonem i są wypoczęci. Nikt nie był forsowany, nikt nie musiał się jakoś specjalnie tam wiesz, spinać, wszyscy zagrali. To co mówię, znaczące minuty 9 zawodników grało tak naprawdę, no bo Wilson, Frazier i Snell, który wrócił po kontuzji, no to jakieś tam mniejsze minuty dostali. Ja wiem, no ja nie widzę bardzo Iliasowy w tym spotkaniu, w tej rywalizacji z Celtami. Myślę, że tutaj on będzie dosyć mocno na celowniku, jeżeli będzie grał, ale znowu no, mogę się mylić, no bo tak samo jak krył LeBrona też złapałem się do głowy i o co chodzi, a za chwilę się okazało, że jednak okej, okay, wiemy dlaczego. Ja jeśli chodzi o Iliasowe, były już takie mecze w tym sezonie, kiedy on był, mam wrażenie, wpuszczany dokładniej w takiej roli, o której ja zaraz powiem. Jeśli któremuś ze skrzydłowych drużyny przeciwnej zaczynało, kolokwialnie mówiąc, żreć, wchodził na niego taki Iliasowa i robił co mógł w dwóch, trzech akcjach, żeby naciągnąć takiego człowieka na faul ofensywny, a potem jeszcze szyderczo się do niego uśmiechnąć, a potem jeszcze pewnie pod koszem parę słów mu powiedzieć. I myślę sobie, że jeśli na przykład w tej serii, nie wiem, jakoś bardzo mocno rozhulałby się, nie wiem, Jaylen Brown czy Marcus Morris, to może taki Iliasowa na te parę minut, na takie no, lekkie poddenerwowanie tego rywala mógłby się sprawdzić. Natomiast wiesz,
Jasowa to jest taki trochę niepozorny zawodnik i naprawdę ma takie momenty, kiedy trochę się na niego złoszczę. Było, nie było, on zawsze trzyma jakiś poziom, czy to w ataku, czy w obronie. On czasem zbierze jakąś bardzo nieoczywistą piłkę na atakowanej tablicy. No zrobi coś, czego się na początku trochę nie spodziewasz, a co okazuje się naprawdę bardzo fajne i bardzo przydatne. To nie jest demon punktowania, bo no to już trochę... Nie te czasy, nie te lata i nie ta rola. To cały czas jest gość, który wchodząc nie na jakieś ogromne minuty potrafi, nie wiem, te 6-8 punktów i tyle samo zbiórek spokojnie dołożyć. Plus jeszcze kogoś złapać na ten irytujący ofensywny faul. Tak, no i trzeba pamiętać, że on jest też cały czas zagrożeniem jednak za 3, no bo tam oprócz Janisa tak naprawdę no to każdy jest... takim strzelcem, że trzeba go na obwodzie pilnować i mieć na uwadze. Wiadomo, że pewnie jak będzie Iliasowa, no to podwojenie od niego pójdzie do Janisa, bo wybierając mniejsze zło, pewnie będą woleli, Brad Stevens zdecyduje, że woli zaryzykować trójkę Iliasowy niż grę sam na sam Janisa, na przykład, nie wiem, z Bainesem. No zobaczymy. No wydaje mi się, że wiesz, że jest taka ósemka do rotacji Mirotić, Brown, Connaughton, Hill, Lopez, Middleton, Bledsoe i Janis. Zobaczymy jak Snell po kontuzji, bo też tam Pat mówił, wywiada, że on czeka na niego. No on tam zagrał tam jakieś urywki, natomiast to no, miał być gotowy na ten pierwszy mecz. Czy będzie gotowy? Ja myślę, że tak jak mówię, to nie jest jakaś taka bardzo paląca sytuacja kadrowa. To już nie jest taki moment jak kiedyś mecz z Utah, kiedy Bucks musieli wychodzić jakąś historycznie wysoką piątką. Wiesz, w przekroju całego sezonu Snell to nie jest game changer, nieładnie mówiąc. Nie wiem, no oby było tak jak z Timem Frazierem, z którego kiedyś się śmiałem, a który później zagrał fantastyczny jak na jego możliwości mecz. Natomiast no nieładnie mówiąc, nie spodziewam się po Tonym Snellu jakichś wielkich rzeczy. Natomiast po kim się spodziewam czegoś więcej, chciałbym, żeby troszeczkę bardziej się pokazał Mirotić. I myślę, że jeśli na przykład próbowałby Budenholzer właśnie takich historii z podmianą Brooka Lopeza na kogoś innego, to tutaj czy Mirotić, czy nawet DJ Wilson, który wiele można o nim rzeczy powiedzieć, niekoniecznie bardzo pozytywnych, ale to, że jednak mu się chce i potrafi fajnie biegać, to mu trzeba oddać. No to tutaj, wiesz, no Mirotić tak naprawdę grał po 15 minut jak na razie. Powiedzmy, że w te 15 minut to 7,5 punktu dorzucił, ale myślę, że to jest zawodnik, od którego można trochę więcej oczekiwać. I ja będę oczekiwał trochę więcej, chociaż sam się zastanawiam, na ile on będzie wykorzystywany przez Budenholzera, bo mam wrażenie, że on po tej kontuzji jeszcze, którą złapał tam pod koniec sezonu, jeszcze nie jest tym Miroticzem, którego na przykład pamiętamy z początku sezonu, czy z, na przykład z zeszłych playoff. No na pewno. No, może być potrzebny, bo też jeżeli na przykład, nie wiem, Lopez będzie miał problemy z faulami, albo Bad będzie chciał grać Janisem na centrze, no to wtedy Mirotić jakby jest z automatu kandydatem do gry obok Janisa, tak? Jako ten drugi, w cudzysłowie, podkoszowy. No zobaczymy, czy ta forma wróci. No bo tutaj też jeszcze jest, myślę, spory zapas i no zobaczymy, co z tego wyjdzie w końcu. Czy będzie to ten Mirotić, na którego liczymy i który no, może być potrzebny tak naprawdę. Tak, natomiast myślę, że w tej serii takim człowiekiem, który no może nie tyle, że wspiął się na jakieś swoje wyżyny, co zagrał tak, jak byśmy chcieli, był Bledsoe, bo naprawdę było widać jego i jego robotę i ja mam taką cichą nadzieję, że no wszyscy wiedzą, że on ma coś do udowodnienia Celtom po tych poprzednich playoffach. Mam nadzieję, że to będzie taka złość, że tak powiem, sportowa i motywująca, a nie taka złość powodująca ciskanie piłką w Embida. Ja myślę, że od Bledsoe też może dużo zależeć, bo no, jeśli ktoś ma zatrzymać czy spowolnić Kariego, to on. Tak, i tu po obu stronach parkietu, to co właśnie też wcześniej zaznaczyłem, że może mu sprawić problemy w ataku i problemy w obronie. Bo myślę, że gdzieś tam, wiesz, w przypadku All Defensive NBA, no to przynajmniej honorowo zostanie wspomniany Bledsoe i trzeba też go gdzieś będzie w tych kategoriach rozpatrywać, no bo defensywnie bardzo dobry sezon rozgrywa. A do tego no nie jest to zawodnik, którego główną charakterystyką jest to, że on tylko broni, bo on w ataku też może, wiesz, może odpalić mecz spokojnie na 25, czy nawet no 30 punktów, to bym się po nim jakoś super nie spodziewał, no ale... Ale 20-25 punktów to on spokojnie może zrobić i też dać problemy trochę Celtom w obronie. No Milwaukee to już nie jest drużyna tylko jednego zawodnika
wiesz, daj piłkę do Janisa i patrz, co się dzieje, co było za czasów Jasona Kidda często grane. Więc tutaj też na pewno i dużo będzie zależało od Bledsoe i od Middletona, od tego, jak właśnie Brook Lopez sobie poradzi. Tak jak wcześniej mówiłem, dużo tutaj jest bardzo ciekawych zestawień personalnych i to na pewno będzie bardzo fajna seria do oglądania. Ja myślę, że trochę odpowiedzi nam da pierwszy mecz, wiesz, bo ja też się zastanawiam nad, jeśli chodzi o Celtów, nad takim generalnym i ogólnym pomysłem na obronę, czy oni za wszelką cenę będą chcieli zatrzymać Janisa, czy raczej będzie to bardziej takie podejście, że okej, no niech ten wściekły Greg sobie tam trochę nawrzuca, ale odetnijmy mu tych czterech gości, którzy stoją za łukiem. I liczmy na to, że nie wiem, no Al Horford mu stoi jeden na jeden albo w ostatniej chwili zdąży iść jakaś pomoc. Pierwszy mecz jutro o bardzo przyjaznej dla nas godzinie, aż byłem zdziwiony. No i tak. Także wypada tylko zaopatrzyć się w jakąś przegryskę, tudzież napoje i trzymać kciuki za Bucks. Natomiast myślę, że tak na koniec warto by było trochę się zastanowić nad tym, co będzie, jeżeli Bucks, na co oczywiście mam nadzieję, jeżeli Bucks przejdą Celtów. Bo dzisiaj zaczyna się seria Filadelfii z Toronto. Mam jakieś swoje typy, mam swoje pomysły, mam swoje obserwacje, ale bardzo chętnie najpierw bym poznał twoją opinię. Jak ty to widzisz? Toronto 4-1. Toronto 4-1. No to u mnie jest troszeczkę ostrożniej. Toronto 4-2, niemniej jednak to cały czas jest Toronto. Aha. Z paru względów. Choćby z tego względu, że mocno wierzę w ławkę Toronto. Choćby z tego względu, że jednak nieco wyżej cenię sobie Nicka Nurse'a niż Bretta Brown'a. I też z tego względu, że mam wrażenie, że z jednej strony oczywiście Toronto mieli chyba troszkę łatwiejszego przeciwnika jednak, natomiast to, w jaki sposób oni sobie poradzili z Vucevicem, który naprawdę w tym sezonie dawał radę, to jest naprawdę coś wartego podkreślenia. I jeżeli tak samo będą na przykład umieli, no może nie na takim poziomie, ale jeżeli będą potrafili nieco spowolnić Embiida w taki sam sposób, no to myślę, że powinni sobie tą serię bez jakichś ogromnych historii przechylić na swoją stronę. Tak, tym bardziej, że Embiid ma trochę problemów, chyba kolanem, tak? O ile dobrze kojarzę. On miał i kolano, i plecy. No, tak więc to też się zaczyna chyba trochę kumulować i też trochę chyba to gospodarowanie jego czasem gry teraz zaczyna się odbijać, bo widać, że jednak w trakcie sezonu, czy to, co robili Milwaukee z Janisem, czy to, co Toronto robiło z Leonardem, no teraz procentuje, bo oni byli tam były chyba jasno określone priorytety. I po Toronto w sumie obok Milwaukee chyba najbardziej widać już tą fazę playoff, że oni już są nastawieni. Jasne, wtopili pierwszy mecz, ale to już jest chyba tradycja, jeżeli chodzi o Toronto, że pierwszy mecz zawsze trzeba wtopić. Ale potem oni pokazali po prostu, no pokazali naprawdę dużą, bardzo dużą siłę. Natomiast no nie można tego powiedzieć chyba o Filadelfii za bardzo, bo tam podobnie w sumie jak w Bostonie, wydaje mi się, że oni mają najwięcej do stracenia. I tam też jak coś zacznie iść nie tak, to przy mocniejszym przeciwniku oni mogli przegrać spokojnie też drugi mecz z Brooklynem. No wiesz, tam był ten mecz na Brooklynie wyciągnięty w końcówce przecież też jeden. Tak, no o tym właśnie mówię. I podobnie jak z Bostonem, tam jest duży o ego chyba i może być wzajemnych pretensji, jak coś pójdzie nie tak. Defensywnie wydaje mi się, że Toronto ma odpowiedni arsenał, żeby się przeciwstawić Filadelfii. I stuprocentowa zgoda z tobą odnośnie ławki, że jednak jak patrzysz na tą ośmioosobową rotację, która w meczu pewnie będzie funkcjonowała, no to jednak Toronto ma kim z ławki postraszyć. No, tu w przypadku Filadelfii trochę krótko jest i to może zdecydować. No to sporo będzie oczywiście zależało od zdrowia Embiida, bo jeśli on nie będzie na 100% zdrowy, no to może być różnie. Natomiast no, Toronto ma kogo na niego rzucić, co tu dużo gadać. A wiesz, no jeżeli, nie wiem, twoja ławka to jest Boban, jakkolwiek przesympatyczny człowiek, ale jednak ze swoimi ograniczeniami, a potem, nie wiem, James Ennis i Mike Scott, no to faktycznie nie ma co porównywać. Mike Scott ma skontuzjowany, też nie wiadomo, czy będzie grał. Chyba, że coś tam się zmieniło, może mam nieaktualne informacje, ale wydaje mi się, że on tam nie jest do końca pewien jego dostęp. Tak, natomiast wiesz, jeśli chodzi o Toronto,
to ja sobie wszedłem w statystyki serii, nie? Bo akurat tego wcześniej nie wiedziałem. To, co mnie troszkę zdziwiło, to, że średnio na przykład Kawhi grał 34 minuty, Pascal Siakam prawie 38. To jest sporo jednak. Także, znaczy tutaj już widać zawężenie dosyć mocne tej rotacji i szczerze mówiąc to jest trochę dla mnie zagadkowe jednak, bo nawet patrząc na te mecze nie miałem wrażenia, że aż tak długo oni grali. No to faktycznie. Nie sprawdzałem ile minut, też mi się wydawało, że to było dużo. Jest większy zapas. Gdzie wiesz, Filadelfia jednak się trzymała gdzieś tam w granicach po te powiedzmy 2 minuty mniej, chociaż Tobias Harris też 35. Ja jestem bardzo ciekaw match-upu Jimmy'ego Butlera z Kawhiem, o ile będzie w ogóle takie zestawienie, no myślę, że to by było najrozsądniejsze i ciekawe do oglądania. Nie wiem, czy ładne, bo Jimmy potrafi być trochę irytujący w obronie i pewnie gdzieś tam trochę byłoby przepychany jakiejś fizycznej gry, no ale to może być ciekawe do oglądania. Mówię, nie, ciekawe, a nie do końca gdzieś tam ładnie, to może być też brutalnej, ostrej koszykówki. No, ja myślę, że jest co oglądać, wiesz, też w tej serii Filadelfii z Brooklynem całkiem fajnie sobie Brooklyn radził, jeśli chodzi o obronę. Oczywiście no, Filadelfia miała te mecze, gdzie wygrywała wyraźnie, ale te mecze na styku, to naprawdę było widać, że Brooklyn nie odpuszcza. W ogóle pomysł z Dudleyem, który się na początku wydawał być szalony, szczególnie jak go postawiłeś obok Bobana, to momentami się sprawdzał. Natomiast wiesz, no teraz trzeba oddać, że no, zamiast takiego Dudleya, to Filadelfia się będzie musiała spotkać, nie wiem, czy z Ibaką, czy z Markiem Gasolem, czy z Pascalem Siakamem, no to może nie być przyjemne spotkanie. Siakam w ogóle w tych playoffach wygląda naprawdę jak wściekły. To może być jego seria, bo on świetnie gra w szybki atak, a Filadelfia statystycznie jest jedną ze słabszych drużyn, jeżeli chodzi o ten element, o obronę i daje najwięcej właśnie możliwości gry z kontry szybkiego ataku. Więc no, jestem ciekaw, jak się przeciwstawią, no bo tutaj też i co zrobią z JJ Redickiem i jakie będzie właśnie, jak Brett Brown ustawi krycie. To też będzie bardzo fajna seria, więc to też mówiliśmy wcześniej, że od drugiej rundy te playoffy będą naprawdę bardzo ciekawe i tu każdy mecz można naprawdę będzie pewnie obejrzeć. A mam pytanie do ciebie, jak typujesz Zachód? Tam jeszcze co prawda jest jedna niewiadoma, ale nie wiem z kim Portland się zmierzy. To może zacznę od tej niewiadomej. Ja myślę, że Spurs mogą to przejąć. Znaczy, nawet troszeczkę mam na to nadzieję, bo ja po prostu ich bardzo lubię. Natomiast no, może być tak, że powtórzy się taka historia, gdzie Murray po meczu sam przyzna, że trochę mu się ręka zatrzęsła. No, wiesz, było nie było, Denver Nuggets to nie jest drużyna z gigantycznym playoffowym doświadczeniem i myślę, że tutaj właśnie tym doświadczeniem mogą, tego doświadczenia właśnie może zabraknąć. Jak będzie, nie wiem, natomiast wiesz, z drugiej strony patrząc na Portland, to wydaje mi się, że która drużyna by nie wyszła z tej pary Spurs-Nuggets, to chyba Portland, biorąc pod uwagę ich dyspozycję z tej pierwszej serii, chyba będą faworytem, bo wyglądali naprawdę imponująco momentami. No już o tych kosmicznych wyczynach Lillarda to myślę, że wiele zostało powiedziane i napisane. Cała sytuacja wygląda tak, że ja chyba Portland bym widział z tej jednej strony drabinki w finale. Z drugiej, wiesz, typowanie przeciwko Golden State to jest chyba trochę strzał w stopę jednak. Ale wiesz co, coraz więcej głosów się pojawia na... Ja od początku sezonu byłem przekonany, że to jest Golden State będą w finale i oni wygrają mistrzostwo. Coraz więcej wątpliwości w trakcie sezonu się pojawia. No i ta pierwsza runda też trochę jednak każe podrapać się w głowę, zastanowić, czy odpowiednio zmotywowana drużyna z odpowiednim arsenałem i siłą rażenia, czy będzie w stanie jednak ich pokonać. No bo patrząc na Houston, na ten poprzedni rok, na rywalizację, no, słuchałem dzisiaj wywiadu z Morejem i
Oni wiesz, no tego nie przyznaję wprost, no, ale to wiadomo, że tam jest duża bardzo też motywacja do tego i chęć rewanżu. To nawet Clint Capela mówił na konferencji prasowej, że oni cały rok się szykują pod Golden State. Tak mało tego, wiesz, jeszcze dzień przed tym ostatnim meczem oni już pojechali do Oakland, czy tam gdzieś w okolice Oakland, żeby się do tej serii przygotowywać. Wiesz co, ja mam takie dwie obserwacje, że tak na dobrą sprawę to ta seria z Clippers mogłaby się zakończyć sweepem, gdyby nie naprawdę to, że Clippers mieli takie momenty, gdzie wchodzili dużo, dużo powyżej swojego normalnego poziomu. I to robił oczywiście Williams z Harrellem. I wiesz, ja mam wrażenie, że chyba trochę Golden State ich jednak zlekceważyło, bo no szczególnie ten pierwszy mecz, ten taki kosmiczny powrót z minus 31, no to mam wrażenie, że nie było nic innego niż po prostu to, że okej, to my już tak prowadzimy, to dajcie nam kapcie i siadamy sobie tam na ławeczce. Ten mecz sam się dogra. W tym pierwszym meczu, wiesz co, Adam, zgodzę się z tą, że w tym pierwszym meczu to bardziej Golden State go przegrało niż właśnie takim trochę zakceważeniem. Natomiast w tym drugim meczu to oni nie mieli absolutnie żadnej odpowiedzi na Clippersów. I to, co tam, wiesz, Lou Williams robił, to było, ja byłem pod bardzo dużym wrażeniem. Tak, ale wiesz, zauważ, że Clippersi nie są w stanie tak grać mecz po meczu. I takie mecze zdarzają i Williamsowi też się takie mecze zdarzają, natomiast to nie jest reguła. Natomiast wiesz co, ja myślę, że jeśli chodzi o Golden State, to taki ich problem, który ja widzę, oczywiście poza tym, że wypadł im z rotacji Cousins, no to, że wiesz, kiedyś, nie wiem, no na ławce jak widziałeś, że na ławce w serii playoffowej masz Iguodalę, to ty się bałeś tego gościa. Natomiast teraz, okej, no Iggy, no jest, ale czy on coś zrobi? No, niekoniecznie. Ja wiesz, no z drugiej strony patrząc, Houston wygrało 4-1, natomiast też mam wrażenie, że to nie Houston wygrało, tylko Utah przegrało, bo Utah, co też warte przypomnienia, no w zasadzie zastosowało taktykę 1-1 bronienia Hardena podpatrzoną w Milwaukee. No i z jednej strony wyszło to, że no, nie da się tego zrobić od razu, z drugiej strony chyba wyszło to, że Ricky Rubio nie jest Rickiem Bledsoe. A z trzeciej strony, no być może Brodacz już troszeczkę się nauczył, co z tym można zrobić i jak się przed tym bronić. Natomiast wiesz, no Utah przegrała tą serię i kiepską dyspozycją, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, bo wiesz, nie wiem, czy Joe Ingles wyglądał bardzo kiepsko, natomiast no najgorzej, znaczy najbardziej poniżej oczekiwań chyba Donovan Mitchell, który w momencie, kiedy miał ten mecz jeden, no to nagle się okazało, że Utah może wygrać. I wiesz, no ciężko wskazać faworyta, bo zarówno Houston, jak i Golden State to są zespoły, które no myślę, że potencjał mają ogromny. Golden State chyba jednak moim zdaniem nieco większy. Natomiast jak będzie w tej serii, ciężko zgadywać, wiesz. Clint Capela, który generalnie jakbyś robił match-upy, teoretycznie miałby jakąś przewagę nad swoim vis-a-vis z Golden State. Ostatnio był chory, teraz się niby już wykurował, natomiast czy on będzie na 100% zdrowy, tego też nie wiadomo. To też będzie ciekawie. Natomiast myślę, że drużyna, która z tej pary wyjdzie, no to chyba jednak przy całej mojej sympatii do tego, jak wygląda Portland w tym sezonie, to chyba jednak będzie finalista. No tak się mówi nawet, że to przedwczesny jest finał tej konferencji zachodniej. W tej parze ja też stawiam na Golden State jednak mimo wszystko. Myślę, bo to co widziałem i wspomniałem wcześniej, co widziałem po Hardenie, że odniosłem wrażenie, że on trochę odczuł właśnie trudy sezonu i myślę, że to nie będzie krótka seria, że przy trzecim, czwartym meczu nadal jakby miało być 1-1 po pierwszych dwóch meczach w Oakland, to jednak te trudy będą dla Hardena odczuwalne. Tak, nie wiem czy zauważyłeś, ale Harden w tej serii z Utah uciekał się do takich bardzo, bardzo brzydkich i bardzo topornych flopów. I to chyba też trochę mówi o tym, że może on już być lekko podmęczony. On wiesz, no mówiłeś o tej obronie Utah, ale on nie zagrał jakiejś, wiesz, jakiejś bardzo dobrej serii
tutaj takiej, żeby po prostu no, on sam, można było powiedzieć, że zmiótł. Tak, ale wiesz, Juta, bo miał ten mecz, gdzie miał 0 na 15 z gry. To były takie cegły, jak w tym ostatnim meczu z Golden State w zeszłym roku. Natomiast wiesz, oni, czy Juta troszeczkę tą obronę w miarę tej serii troszeczkę dostosowywało do realiów, bo no, pierwszy mecz był taki, że po internecie krążył taki króciutki film z Rickiem Rubio, który no, próbuje robić to, co robił Bledsoe, ale wychodzi mu to tak, że w sumie to on biegnie dwa kroki za Hardenem i nie bardzo wie, co ma zrobić. Ja wiem, to wiesz co, to wygląda kretyńsko, wyglądało to kretyńsko, no ale to jest w jakiś sposób na obronę. Znaczy tak, po pierwsze, to Harden z tej akcji punktów nie zdobył, a po drugie, no to wiesz co, no tak, on ci w ten sposób, jak jesteś, wymuszasz pójście na prawą rękę, on ci nie wymusi faulu, bo nie jesteś przed nim. I wiem, jak to wygląda. Wiem, że to jest mega śmieszne i też nie mówię, że to jest jakiś, wiesz, super sposób obrony, no ale wiesz, może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Wiesz, metoda na pewno jest. Milwaukee to się fajnie sprawdziło. Tak, no to wiesz, no też kwestia personelu, nie? Myślisz, że Golden State będzie próbowało go tak bronić? Nie, na pewno nie. Ja też zaraz sobie spojrzę w kalendarz, kiedy jest ten pierwszy mecz, chyba w poniedziałek. Nie, w niedzielę, jutro też, dobrze. Mhm. No to, ale jest o takiej mało przyjemnej porze. No dobra, zobaczymy, wiesz, no ta drabinka wygląda tak, że tak na dobrą sprawę chyba najbardziej zadowolone może być w tej chwili Portland, bo oni teraz w tej serii trafią na kogoś, kto zagrał 7 meczów i to te 7 meczów było naprawdę bez wyraźnego faworyta. Jeżeli by przeszli czy Denver, czy San Antonio, no to trafią też na drużynę, która będzie, nieładnie mówiąc, troszeczkę zajechana tą serią, bo jakby się ta seria nie skończyła, to nie będzie ani miła, ani łatwa, ani przyjemne, czy dla Golden State, czy dla Houston. Natomiast ja gdzieś tam jakbym miał gdybać, to w finałach chyba widzę Golden State. Natomiast ze wschodu trochę ciężko zgadywać, wiesz, bo Toronto wygląda na razie imponująco, szczególnie, że oni, no widać było, że oni się rozkręcają w miarę tych playoffów. Natomiast no ja, tak jak już ze dwa razy chyba mówiłem podczas naszych rozmów, marzy mi się finał konferencji Milwaukee i Philadelphia. Bo to by były naprawdę takie mecze, gdzie przez, nie wiem, czy to by było 5, czy 6, czy 7, tam by była naprawdę wojna i nie byłoby głaskania się po tyłkach. Janis pod koszem pewnie by wykrzykiwał coś w stronę Simonsa, ktoś by rzucał piłkę w Embida, Embid w kogoś. Tam by się działo, na pewno, bardzo dużo. Może niekoniecznie to by była jakaś super czysta i piękna koszykówka, ale tam no, widać, że między tymi teamami dosyć mocno iskrzy. Także ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby Milwaukee, oczywiście jeśli przejdzie Boston, to trafili na Filadelfię, bo też mam wrażenie, że to był dla nich jednak łatwiejszy rywal. No ja bym wolał jednak Toronto. Zobaczyć taki finał z czysto egoistycznego powodu, że po prostu bardziej by mnie to interesowało. Z Filadelfią no, też nie mogę powiedzieć, żeby nie włączę telewizora i nie obejrzę, no bo też na pewno każdy mecz będę z zapartym tchem, ale wolałbym jednak wtedy 7-meczowej serii Milwaukee by wpadło i wtedy mogłaby właśnie ta przewaga z zasadniczego własnego parkietu mieć decydujące znaczenie. Tak czy inaczej, przeciwnik na pewno, czy Filadelfia, czy Toronto, jeżeli Milwaukee awansują do finału, przeciwnik na pewno nie będzie łatwy i no już będąc w finale konferencji, no to mając na wyciągnięcie ręki ten finał NBA, no każda drużyna da z siebie pewnie 120%. To będzie uczta dla fanów koszykówki. Jasne. No myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy powoli kończyć. Szykujemy się na drugą rundę. Jeśli się uda, to oczywiście będziemy się chcieli po tej drugiej rundzie znowu spotkać. Mam nadzieję, że się uda. No i co, no ja lecę trzymać kciuki. najpierw tak naprawdę za oba teamy, bo oba teamy mi się przyjemnie ogląda, jeśli chodzi o Toronto i Filadelfię, no a potem już w tej serii z Celtics, oczywiście za Milwaukee. Tak jest. No jeszcze trochę prywaty. Zapraszamy Was do dołączenia do grupy Polscy Fani Milwaukee Bucks na Facebooku, w której Adam jest administratorem i jest bardzo aktywny. Ja jestem aktywny tak, wcale. Tak, ja oczywiście zapraszam do tego, żeby samemu aktywnie coś dorzucać, bo ja nie mam całego Twittera czy Facebooka na dyskietce i nie wszystko znajdę i nie wszystko zobaczę, a o Bucks się pisze ostatnio dużo i pisze ciekawie. Dokładnie. No jest to grupa zamknięta na Facebooku, możecie dołączyć. Znajdziecie tam na bieżąco wszystkie informacje,
naprawdę, bo użytkownicy wrzucają, każdy, kto coś znajdzie, to wrzuca, więc możecie tam na bieżąco znaleźć dużo informacji o Bucks. Okej, okay. To co? To słyszymy się, miejmy nadzieję, po drugiej rundzie. W dobrych nastrojach, bo będzie to runda, miejmy nadzieję, wygrana przez Bucks. Okej, okay. Dobra, dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Cześć. No, cześć.